Wojtek Bonowicz jest wielki, wielkim takim olbrzymem, a jednocześnie pisze cienki książki, książki, gdzie bywa 3-4, dwie linijki, i im mniejsza ta forma, im głośniej śmieje się, tym cichszym lirycznym człowieczym głosem przemawia. Taki rytm codzienności, który przynosi ironię, bardzo subtelną ironię. W niektórych momentach to mamy do czynienia z pytaniami poeta, który zastanawia się nad tym, co to jest być poetą. Jako czytelnicy zostajemy przed wierszem, którego czasami możemy nie do końca rozumieć, dlaczego to. Dlaczego ten moment? Ale wszystkie owe scenki mają poza tym pierwszym planem coś takiego, co przenosi je w trochę inny wymiar, co każe myśleć o czymś jeszcze. Bo wszystkie te wiersze, prawie wszystkie, jednak zostawiają czytelnikowi dużą przestrzeń do własnych skojarzeń, rozmyślań. I tak dalej. I no, przez to to jest oczywiście wymagająca poezja, ale jednak też taka, która rzeczywiście chyba pragnie dialogu z czytelnikami i zaprasza do takiego dialogu.